Cześć, tak jak widzieliście, rozpoczęły się zawody służb mundurowych spinningu. Zawodnicy idą już na łódki i zaczynamy łowić. Zostały dwie godziny, niecałe dwie godziny do końca pierwszej tury, więc wypadałoby sprawdzić, co słychać u zawodników. Wiemy już o pierwszych rybach, ale chodźmy do źródła. Jesteśmy w centrum dowodzenia. Są tutaj chłopaki, Maciek i Tadek. Zobaczmy, co słychać u naszych zawodników. Jak idzie? Słuchajcie, no idzie fajnie, idzie ciekawie, bo ja jestem osobiście zaskoczony, bo trochę to jezioro znam i jest dużo fajnych ryb. Uważam, że średnia szczupaków skoczyła mocno do góry. Słuchajcie, trzy ryby powyżej 80 cm. 90 jeszcze nie ma, ale to jest naprawdę fajny wynik. 70, 60, tutaj jest więcej większych ryb niż tych takich powiedzmy okołowymiarowych. Także zawodnicy się spisują. No to super. Drużyna na prowadzeniu, jaki ma wynik? Drużyna na prowadzeniu to jest brygada zmechanizowana. 15, przepraszam, brygada zmechanizowana i mają 4750 punktów. Tu możemy podejrzeć ich ryby. I słuchajcie, mają złowione 3 szczupaki, ale te szczupaki no, naprawdę są fajne, bo to jest 84 ponad, 68, no i jeden mniejszy sportowy. Ale to jest super, fajny wynik, super. Jak na dzisiejszy dzień. Dobry jak wynik, jak na dzisiejszy dzień. A jak z okoniami? Z okoniami troszeczkę słabiej, ale mamy 40, także ten magiczna cyfra została osiągnięta. I sporo takich powyżej 30 rybek, także no, jest jakościowo uważam, że jest super. Super, no to czekamy, zobaczymy, co się jeszcze wydarzy pod koniec dzisiejszej tury. Może będą jakieś fajne niespodzianki. Dokładnie tak, dokładnie. Zobaczymy, co przyniesie jutro. Dokładnie tak. Druga tura zawodów na jeziorze Orzysz. Zawodnicy cały czas łowią, próbują wykręcić jak najlepszy wynik, ale te zawody nie kończą się o 15. O 15 kończy się łowienie i czeka nas druga część tej imprezy, czyli gala sportów walki. Tutaj za mną już rozkłada się ring i nie możemy doczekać się tych wieczornych atrakcji. Jak wyniki? Udało się 15 okoni zwodzić. 15? No to fajny wynik. To nadłubaliście, tym bardziej, że one niekoniecznie chciały jeść, nie? No tak było. Dobrze, że jak do dobrego partnera wrócę, to mi to robić. No to super, trzeba się uzupełniać. No nawzajem się uzupełnialiśmy, nie? Gratulacje. No, nie ma sprawy. Zawody dobiegają końca. Zawodnicy spływają na miejsce, oddają karty, oddają miarki. My już znamy zwycięzców. Ta tabela wyników troszkę nam się przetasowała względem wczorajszego dnia. Za chwilę rozdamy nagrody dla osób, które złowiły największe ryby, natomiast zwycięzcy swoje nagrody dostaną na gali, która się odbędzie dzisiaj wieczorem. Jak wyniki? Dobrze. Dzisiaj piąte, wczoraj było gorzej, ale ogólnie finalnie 9. To miejsce, które mamy. No to super. Dwa szupaki w okonie. Czyli równo przez dwa dni konsekwentnie łowiliście ryby i nie było tak, że jeden dzień lepszy, a drugi kicha. Wczoraj było gorzej, ale... No to super, bo chyba w większości wszyscy raczej wczoraj mieli dobry dzień. To dzisiaj no podgoniliście. Ale tak było, nie? No to super. Bardzo fajna, jak to pierwszy raz. Gitara. Jedną szpilkę mieliśmy, przy samym tym zrobiła świecę. Szczupak? Niestety, no. I dobry.
Dobry był. Nie mógł się odpiąć gdzieś dalej, musiał pokazać, że jest wymiarowy i dopiero się spiąć. Nie no, ja myślałem, że po prostu wyjdzie i się pobawimy, a chwilę nie dało rady. Nie. No trudno, i tak bywa. Czasami bywa. Jak wyniki? Bardzo ładnie. Bardzo ładne wyniki. Bardzo ładne wyniki. Tak, bardzo... Krwi moczu, mam wzorowy. Tabela wyników jest bardzo ładna, ktoś świetnie ją poskładał w Excelu, naprawdę, te ładne kolory. Tak, bardzo ładne, nie? Tak, ktoś się przyłożył, tak. Czyli nie złowiliście nic? Tak, zwykle to samo co wczoraj, czyli brania były, tylko że... Nie u was. Nie no, u nas. Gumy mamy pocięte, tylko nie wiem o co chodzi, nie? A poprawiać nie chciały. Jak brały po ogonie i podawałeś drugi raz. Nie ma opcji. Obawiam się, że zabrakło wam do zbrojek Mikado. Obawiam się, że miałem do zbrojki. Ale nie Mikado. Ale nie Mikado. No i właśnie, masz odpowiedź. Słuchajcie chłopaki, dzięki za czapkę. Przyniosło szczęście. Na zdrówko, czyli połowione. Biedny nie ma. A wczoraj jaki wynik? Wczoraj 7 plan, 3-9. No to pięknie, no to ładnie równo. Super. No najważniejsze, że nie ma dnia na jajo, nie? I cały czas w czubie. No to brawo.